Witajcie. Witam Was w ten piękny, wiosenny dzień. Chciałem się z Wami podzielić króciutko swoim świadectwem. Mam na imię Jacek. Przez pierwszych 5 lat swojego życia przebywałem w najgorszym miejscu dla dzieci, które istnieje chyba na świecie, czyli w domu dziecka. Czułem się niekochany, nieakceptowany, odrzucony. Przerażająca pustka wewnętrzna to była moja codzienność przez wiele, wiele długich lat. Mniej więcej 16 lat temu na studiach, zaczynając właściwie studia, uczestniczyłem w takich rekolekcjach ewangelizacyjnych, w czasie których usłyszałem proroctwo, które było wypowiedziane, które odebrałem do siebie, że jest na sali chłopak, który był w domu dziecka i Bóg wypełnia ciebie swoją miłością. Skracając już to wszystko, co się wydarzyło na tych rekolekcjach, faktycznie zostałem uzdrowiony, zostałem wypełniony miłością Bożą, którą czuję fizycznie, namacalnie każdego dnia. Też takim dowodem na to, że to było prawdziwe, też była reakcja osób ode mnie ze studiów, z roku. Dziewczyny mówiły u mnie na roku, że no Jacek się w kimś zakochał, bo się tak zachowuje, właśnie jest taki podekscytowany. I były bardzo ciekawe, kto jest tą wybranką mojego życia. No a oczywiście tą wybranką był Bóg, który okazał się właśnie tą moją miłością i tym moim spełnieniem. W kilku latach dojrzewania w wierze, poznawania Pana Boga, zacząłem posługiwać modlitwą wstawienniczą. Zacząłem się modlić o uzdrowienie różnych osób. Niesamowite to dla mnie było doświadczenie, kiedy faktycznie zobaczyłem uzdrowienie chłopca z zapalenia opon mózgowych. Na skutek tej modlitwy chłopiec nie tylko został uzdrowiony, ale też po tym zapaleniu opon mózgowych nie było żadnego śladu, żadnych efektów ubocznych tego, co to dziecko przeżyło. Drugie też takie bardzo mocne uzdrowienie, które mną wstrząsnęło, to była dziewczynka kilkunastoletnia, która od wielu lat cierpiała na problem ze snem, że nie mogła spać w nocy. Chodziła po różnych psychologach, psychiatrach ze swoimi rodzicami. Nawet była u kilku egzorcystów. I po zwykłej modlitwie stawienniczej, w czasie której nic wielkiego nie zrobiliśmy, po prostu nałożyliśmy ręce, ogłosiliśmy jej uzdrowienie w imię Jezusa. Tę noc przespała całkowicie. Po kilku miesiącach spotkaliśmy się, problem znikł. Nigdy więcej nie wrócił. Widziałem wiele uzdrowień duchowych, wiele nawróceń. Też takie bardzo mocne doświadczenie, kiedy dostałem kiedyś w czasie modlitwy stawienniczej słowo poznania dla młodej dziewczyny, świeżo startującej studentki, że Bóg pociesza wdowy. Bardzo długo się gryzłem z tym, czy w ogóle jej powiedzieć to słowo. Wreszcie usiedliśmy, przerwałem modlitwę, powiedziałem: słuchaj, mam takie słowo, nie wiem do końca, czy to jest od Pana Boga, czy nie jest, ale nie daje mi spokoju wewnętrznie. Chcę Ci się z tym podzielić. Powiedziałem jej: Bóg pociesza wdowy. Dziewczyna się rozpłakała. To był przełom w tej modlitwie, dlatego że ona właśnie przyszła z takim problemem, że odszedł od niej jej narzeczony i nie była w stanie sobie z tym poradzić psychicznie, zaczęła chodzić do psychologa i ta psycholog jej doradziła, właściwie to była terapia taka trwająca, że musi to przeżywać jak wdowa. Ta psycholog podzieliła jej ten czas na etapy wdowieństwa i w czasie tej modlitwy ona usłyszała, że Bóg ją uzdrawia, że Bóg jej zabiera ten problem. Spotkałem też ją po jakimś czasie, nie wiem, po pół roku mniej więcej, radosna, uśmiechnięta, szczęśliwa. Miałem łaskę też uczestniczenia w wielu egzorcyzmach.
jako oczywiście pomocnik, jako wstawiennik, jako osoba towarzysząca właśnie tym, którzy cierpieli na różne dręczenia diabelskie. Widok nadludzkiej siły diabła był dla mnie wstrząsający, ale powiem, że jeszcze mocniejszy był widok namacalny mocy Boga, który absolutnie ma władzę nad każdym złym duchem. I kiedy widziałem, jak na skutek zwykłej prośby o to, żeby przyszła Maryja, żeby przyszedł święty Jan Paweł II, ksiądz Franciszek Blachnicki, tak te osoby natychmiast doświadczały uwolnienia i spokoju. To wszystko bardzo budowało moją wiarę. A jednak po kilku latach wpadłem w kryzys wiary. Uwikłałem się w grzech nieczystości. Moja wiara bardzo osłabła. Zacząłem kombinować. Bóg na nowo mnie z tego wyzwolił, na nowo mnie z tego wyciągnął. I kluczowe dla mnie było zrozumienie tego, że te słowa Jezusa na krzyżu, Boże mój, kiedy wisiał na krzyżu i mówił, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Że Jezus odczuwał to, co przeżywają ludzie, to, co ja przeżywałem właśnie będąc w stanie grzechu, czyli najczarniejszą ciemność serca, rozpacz. Jezus to przeżywał, mówiąc właśnie, Boże, czemuś mnie opuścił. Jezus po to przeżywał, żebym ja z tej ciemności został przeniesiony przez kochającego Ojca do światłości i do wolności. Zacząłem wzrastać we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym w Warszawie. Moja wiara cały czas się rozwijała. Obecnie jestem liderem we wspólnocie charyzmatycznej w Wołominie, Boży Pokój. Na skutek rozpalenia wiary mojego brata, który dodał mi bardzo dużo odwagi, którego zapał mnie jakby na nowo zaraził, zacząłem intensywnie na nowo czytać Pismo Święte. Zacząłem czytać różne książki duchowe, zacząłem słuchać nauczań Marcina Zielińskiego, Michała Świderskiego, wielu charyzmatyków, u których no, modlitwa o uzdrowienie była i jest skuteczna. I powiem wam, że przeżyłem kolejny przełom w swoim życiu, bo odkryłem, że Bóg nie zsyła chorób, Bóg nie chce chorób, nie daje ich człowiekowi. Bóg daje tylko życie, szczęście i obfitość. Oczywiście spotykają nas cierpienia, spotyka nas krzyż, ale choroba jako taka nigdy nie pochodzi od Boga. Kiedy zaczęliśmy posługiwać z moim bratem właśnie z tą nową wiarą w Słowo Boże, w to, że faktycznie Bóg jest dobry, Bóg nie jest księgowym, który rozlicza za ilości upadków. Bóg nie jest kimś takim, jak ukazuje go dzisiaj świat, że tylko setki przykazań i trzeba tego pilnować, żeby nie upaść. Bo inaczej nie pójdziesz do nieba, jeżeli nie będziesz tego wszystkiego wypełniał, tak? Zobaczyłem, że Bóg jest naprawdę wielką miłością, wielką dobrocią i z taką wiarą na nowo zaczęliśmy posługiwać modlitwą o uzdrowienie w naszej parafii świętego Józefa w Wołominie. Zobaczyliśmy i widzimy bardzo dużo uzdrowień. Bardzo dużo uzdrowień, z nowotworów. Znikające guzy. Dwójka dzieci uzdrowiona z padaczki. Kobiecie wydłużyła się za krótka jedna noga. Słuchajcie, szok. Liczne oczywiście uzdrowienia duchowe. Powiem osobiście, dla mnie najbardziej takim mocnym świadectwem jest
jest świadectwo kobiety, która była w kościele zielonoświątkowym. Była w kościele zielonoświątkowym i na skutek doświadczenia miłości Boga podczas wieczoru chwały w naszym kościele po 32 latach wyspowiadała się. Poczuła się leciutka jak piórko i wolna i szczęśliwa. Słuchajcie, to dla mnie jest, dla mnie osobiście jest to największy cud, jakiego jestem świadkiem. Zapraszam was wszystkich do odkrywania Boga, który jest pełen mocy, pełen miłości. Do odkrywania Kościoła, który tętni życiem Bożym. Zapraszam was już na najbliższą mszę świętą, po której będzie modlitwa o uzdrowienie 28 kwietnia o godzinie 18 w kościele świętego Józefa Robotnika w Wołominie. Zapraszam was gorąco na wieczór wiary, który nastąpi zaraz po tej mszy świętej we wtorek. Zapraszam was wszystkich gorąco do wspólnoty, do wspólnoty Boży Pokój w Wołominie, żebyście mogli doświadczać tego, co ja, albo jeszcze więcej, dobroci i miłości Bożej. Chwała Panu!